Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd planuje wypłatę 14. emerytury na przełomie sierpnia oraz września. Jak dodał, wypłata 14. jest gwarantowana co roku przez ustawę. Będzie ona wypłacana automatycznie, nie trzeba więc składać dodatkowych wniosków. W pełnej wysokości otrzymają ją te osoby, których wysokość comiesięcznego świadczenia nie przekracza 2900 zł brutto. Do osób, które otrzymują wyższe świadczenie, 14. trafi pomniejszona na zasadzie złotówki. Za złotówkę. Koszt wypłaty czternastek w tym roku wyniesie około 9 miliardów 800 milionów złotych. Energa Wytwarzanie, spółka zależna energii z grupy Orlen, podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej i 4 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW. Transakcja dotyczy projektów OZE realizowanych w województwie wielkopolskim. Pierwszy z projektów, Opalenica, obejmuje 3 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 22 MW. Drugi, hybrydowy projekt Sompolno, łączy turbiny wiatrowe o mocy 26 MW oraz instalację fotowoltaiczną o mocy 10 MW. Nabywane aktywa w ciągu roku mogą wyprodukować 111 GWh energii, czyli równowartość zużycia ponad 55 tysięcy gospodarstw domowych. Po przejęciu portfeli Opalenica i Sompolno łączna moc zainstalowana OZE w grupie Energa wzrośnie o 10% w stosunku do obecnej, przekraczając 600 MW. Według danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec czerwca bieżącego roku wyniosła 5%. Jest to o 0,1% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 0,2% mniej niż przed rokiem. Są to najlepsze dane od sierpnia 1990 roku. W końcu czerwca bieżącego roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 783,5 tysiąca bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o blisko 19 tysięcy osób. Liczba osób nowo zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 91 tysięcy 400 osób. Dobrą sytuację na polskim rynku pracy po raz kolejny potwierdził Eurostat. Według danych opublikowanych na koniec czerwca, stopa bezrobocia liczona według definicji przyjętej przez Eurostat wyniosła w maju bieżącego roku 2,7% w Polsce, wobec 5,9% w Unii Europejskiej i 6,5% w strefie euro. Tym samym Polska zajęła drugie po Czechach miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Auta elektryczne w swojej flocie posiada obecnie 12% średnich i dużych firm, a 22% przedsiębiorstw ma dopiero w planach wprowadzenie w swojej firmie elektromobilności. Wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie CarSmile przez Icahn Institute. Według badania 38% respondentów wskazało, że analizuje kwestię wprowadzenia aut elektrycznych, a firm, które nie mają obecnie żadnych planów elektryfikacji swojej floty, jest 28%. Część korporacji wkracza w elektromobilność z inicjatywy pracowników, a część jest do tego niejako zmuszonych, realizując strategię zrównoważonego rozwoju narzucone przez Unię Europejską. Elektryki pojawiają się w firmach nie tylko jako auta typowo służbowe. Przedsiębiorstwa traktują je też jako atrakcyjny benefit dla pracowników i współpracowników, który buduje ich lojalność względem firmy. Wśród barier dla rozwoju elektromobilności 36% pracowników wskazało na słabą infrastrukturę do ładowania, 25% na ograniczony zasięg pojazdu, a 14% na brak wiedzy na temat aut elektrycznych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w 58 skupach i u 5 największych przetwórców malin, z których wynika, że brak jest podstaw do twierdzeń, że trudna sytuacja na rynku malin może być wynikiem zmowy cenowej lub wykorzystywania przewagi kontraktowej skupów lub przetwórców. Zdaniem prezesa urzędu Tomasza Chrustnego kluczowe znaczenie w procesie kształtowania się cen mają zakłady przetwórcze, które ustalają ceny niezależnie od siebie. Urząd zauważył, że obecny poziom cen spowodowany jest między innymi stopniową odbudową areału upraw po istotnym spadku w 2020 roku, która przyczyniła się do wzrostu podaży krajowego surowca. Wysokie ceny z roku ubiegłego spowodowały z kolei, że wzrosły koszty nabycia surowców przez zakłady przetwórcze. To spowodowało wzrost cen na kolejnych etapach dystrybucji, co mogło wyhamować popyt na maliny, na przykład mrożone, przyczyniając się do zwiększenia stanu.
stanu zapasów. Ponadto niekorzystnym zjawiskiem mającym wpływ na poziom cen skupu malin jest import mrożonych owoców do Polski, który w pierwszym kwartale tego roku wzrósł w porównaniu do pierwszego kwartału roku 2022 przy jednoczesnym utrzymaniu się eksportu na zbliżonym poziomie. Mimo trwającej ewakuacji turystów z ogarniętej ogromnymi pożarami greckiej wyspy Rodos, niektóre linie lotnicze i biura turystyczne nadal wysyłają na nią kolejnych turystów, a nawet oferują zniżki na pobyt w uszkodzonych przez ogień hotelach, podaje brytyjski dziennik I. Gazeta zwraca uwagę, że niektóre linie lotnicze i biura turystyczne jeszcze w poniedziałek oferowały zorganizowane wakacje do obszarów objętych nakazem ewakuacji z powodu pożarów. W ciągu ostatnich 12 dni wybuchało przeciętnie 50 nowych pożarów dziennie. Wciąż najgorsza sytuacja jest na wyspie Rodos, gdzie doszło do największej ewakuacji w historii Grecji. Z miejsc zagrożonym ogniem ewakuowano 19 tysięcy osób do bezpiecznych lokalizacji na terenie wyspy. Na Rodos z pożarem walczy obecnie 250 strażaków, wspieranych z powietrza przez 15 samolotów i śmigłowców. W Atenach rząd powołał specjalny sztab kryzysowy do kierowania akcją ewakuacji zagranicznych turystów. Greckie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu poinformowało, że w poniedziałek wykonano 21 lotów ewakuacyjnych.